Widzowie, mam dla was mega dobrą wiadomość, ponieważ to, co myślałem w poprzednim odcinku, gdzie mówiłem wam, że jest, to już koniec, i to, co mówiłem, że miejmy nadzieję, że to przedłużą, no to właśnie to zrobili. Generalnie z 50 tysięcy do zdobycia Huge Katów możemy zdobyć ich aż 100 tysięcy, więc jeżeli macie wyniki typu, no nie wiem, 30 tysięcy, 50, 70 i tak dalej, no to wydaje mi się, że na totalnym luzie powinniście to zdobyć. Póki co, jak widziałem, no w sensie... całkiem szybko to idzie, to na pewno, że w dalszym ciągu całkiem szybko ludzie to zdobywają i coś tak czułem, że tak będzie, bo David na swoim Twitterze właśnie napisał, wiecie, twórca My Restaurant, czyli kolega Prestona, napisał właśnie, że usłyszeli ludzi, no wiecie, to feedback całych tutaj od ludzi po prostu był, no i podobno z tego względu, chociaż mi się wydaje, że też mieli to zaplanowane, żeby tak było, ale z tego względu powiększyli po prostu do 100 tysięcy, więc macie o wiele więcej czasu. Moim zdaniem to będzie jakiś dzień, no półtorej dnia może, bo ludzie naprawdę będą to szybko nabijali w dalszym ciągu. Powiem wam, że jeżeli chodzi o wartość tego kotka w Pet Simulator, to jest już naprawdę mała, ale jeżeli chcecie Huge'a swojego pierwszego, nie wiem, pierwszego Huge'a w życiu czy coś, no to i tak się mega opłaca, nie? W sensie wtedy Huge'a tak czy tak opłaca się po prostu kupić, znaczy kupić, zdobyć, co ja gadam, zdobyć po prostu tego Huge'a. I mi się wydaje, widzowie, że ja powinienem tutaj posprzedawać te dziwne jakieś moje rzeczy, żeby później móc ponagrywać też, słuchajcie, coś wam z My Restaurant, bo miałem taki, nie, high-tech dishwasha, to nie będziemy sprzedawali, sprzedamy to, sprzedamy taką zwykłą, wiecie, żeby po prostu tutaj nie mieć jakiegoś słabych rzeczy, no bo po co nam te słabe rzeczy, prosta sprawa, selujemy i zbieram 10 milionów, żeby kupić sobie, widzowie, już wam pokazuję, żeby kupić sobie The Shrine. I to przywołuje tego Mystery Customera, tego klienta nieznanego, tego tajemniczego. Zobaczymy, jak on wygląda po prostu. Chcę wam to pokazać przy okazji, więc jak chcecie więcej odcinków z My Restaurant, żebym wam jeszcze dał jakieś poradniki, jak szybko zdobyć kolejne, znaczy kolejne 100 tysięcy. Ja mógłbym wbijać teraz na kolejnego Huge Chef Cata innym kątem, ale wiecie co, raczej nie będę się w to bawił, bo nie jest to warte, nie jest to warte zachodu. Pamiętacie, że w jednym z odcinków sprzedałem go za 55B? No i wydaje mi się, że to było mega warte. Naprawdę to było warte, ponieważ będzie ich 100 tysięcy, co już w ogóle ich cenę zbije, myślę, do 20B. W sensie 20 bilionów ludzie będą sprzedawać, albo nawet 18, jak takiego pterodaktyla. Coś tak czuję, że tak będzie. Nie wiem, może w późniejszym czasie troszkę ta cena się zwiększy, no ale to, wiecie, huge jest huge, nie? Jeżeli nawet nie jest on warty dużo, to i tak to jest huge, on i tak bije dużo, no więcej niż wasz najlepszy pecik troszkę. No i generalnie dodatkowo jeszcze możecie wylosować jakiś strength 5 albo super teamwork, więc naprawdę tak czy tak, czy tam teamwork, tak czy tak opłaca się po prostu to robić dalej, więc jeżeli macie jakieś tam duże tysiące już w restauracji, to róbcie dalej. Mój poprzedni film jest nieaktualny, mamy dalej po prostu eventik. No ja sam się nie spodziewałem, powiem wam, że wstałem, patrzę, a David takie coś pisze. Jeszcze do tego patrzę, no rzeczywiście ponad 60, już tam nawet nie pamiętam, odbierają cały czas ludzie, więc no po prostu róbcie i życzę wam powodzonka, no bo jednak mamy dobre info, tak? Coś czułem, że będzie to o wiele po prostu, no bardziej przedłużone, no i bardzo dobrze, bo wiecie, zrobili to szybciej, ludzie, ja sam nawet nie ogarnąłem, że oni zrobili szybciej, i ci, którzy się wzięli za to i to kilkoma kontami, to wiecie, nabili sobie tych Huge Chef Katów, mieli fajnie, a ten, kto jakby skapnął się później, no to trochę słabo. I też przeprosili troszkę pewnie tym za to, że jak ktoś gra na, wiecie, jak ja na przykład kupował sobie Rush Hour, co nie, no to wiadomo, miał łatwiej. A takie 100 tysięcy do odebrania, to macie szansę, nawet jak graliście free to play. I w tym momencie róbcie to, życzę powodzonka, zostawcie łapę w górę, subika, jak chcecie więcej odcinków z My Restaurant. I oczywiście Pet Simulator, to bo Pet Simulator nie zostawiamy. Oraz Jumping Pets, to na pewno, bo też będzie update w piątek, także wiecie, będzie nagrywane. No więc widzowie, dziękuję wam za obejrzenie i siema.